Wojciech Szczęsny oficjalnie pożegnał się z reprezentacją podczas meczu Polska Portugalia. Na stadionie towarzyszył mu synek Liam. Niespodziankę dla polskiego bramkarza przygotował też Cristiano Ronaldo, co się działo za kulisami spotkania. Wojtek Szczęsny to zdecydowanie jeden z najlepszych bramkarzy w historii reprezentacji Polski. Wiele razy to właśnie on wybronił kadrę przed wielkimi porażkami z przeciwnikiem, a na boisku zostawił ogrom serca. Fani nigdy nie zapomnął mu tego, jak obronił jedenastkę Messiego, która mogła paść w meczu przeciwko Biało, Czerwonym. Kiedy kilka tygodni temu Wojtek szczęsny ogłosił, że kończy karierę i wybiera się na sportową emeryturę, wielu kibiców przeżyło ogromny zawód. Długi jednak nie był emeryturze, ponieważ szybko upomniała się o niego FC Barcelona. Jako, że w sportowym świecie mawia się, że temu klubowi się nie odmawia. Wojtek długo się nie zastanawiał i przyjął propozycję katalończyków. Tym samym na co najmniej rok stał się klubowym kolega Roberta Lewandowskiego. Wojtek szczęsny, mimo że zdecydował się dołączyć do hiszpańskiego klubu, to na dobre pożegnał się z reprezentacją Polski. Oficjalnie uhonorowano go podczas meczów z Portugalią. Polski bramkarz z orzełkiem na piersi wystąpił aż 84 razy i zdecydowanie dał się fantastycznie zapamiętać i zapisał się w historii drużyny. Podczas pełnego emocji momentu na stadionie narodowym w Warszawie Wojtkowi towarzyszyła najbliższa rodzina. Wszystkiemu przyglądała się jego żona Marina i synek Liam. Okazuje się, że ten wieczór nie tylko dla byłego już bramkarza reprezentacji był pełen emocji. Spełniło się bowiem wielkie marzenie jego synka. Wszystko za sprawą Cristiano Ronaldo. Wojtek Szczęsny zaszczepił w swoim synu wielką miłość do piłki nożnej. Liam podobnie jak tata chętnie staje w bramce i broń karne, która strzela jego tata. Chociaż to właśnie on jest dla niego największym idolem i autorytetem, to od chłopca można było usłyszeć, że podziwia też Cristiano Ronaldo. Mecz z Portugalią był więc zatem wspaniałą okazją. By poznać jednego z najlepszych napastników w historii piłki nożnej, kapitan reprezentacji Portugalii przygotował niespodziankę wspólnie z Wojtkiem i spełnili nie tylko marzenie Liama, ale też bratanków szczęsnego. Cristiano spotkał się z nimi, chwilę porozmawiał i zrobił pamiątkowe zdjęcia. To przeżycie, które na pewno będą pamiętać jeszcze przez wiele lat. Wideo trafiło do sieci, a fani nie mogą się nachwalić Ronaldo za to. Jak fantastycznie się zachował. Widać, że chłopcy byli bardzo szczęśliwi, a dla Ljama, który jest fanem Cristiano musiał być to szczególnie ważny moment.